Siema, to Dogi, witam was w zwiastunie nowej edycji mojego serwera, czyli Stręczem Cpl, który startuje ogólnie jutro o godzinie 17, więc mam nadzieję, że wbijecie, bo serwera naprawdę długo nie było, no ale również nie bez powodu, bo wprowadziliśmy kilka naprawdę giga dużych zmian zresztą o których wam opowiem w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że Was zachęcę do gry, bo no naprawdę postaraliśmy się razem z administracją zrobić tą edycję jak najlepiej umiemy Ale na samym starcie myślę, że warto rozpocząć jakimś konkursikiem, więc jeżeli chcecie zgarnąć najlepszą rangę na serwerze, czyli rangę Kozak Wystarczy, że napiszecie w komentarzu swój nick Zostawicie łapkę w górę, zostawicie suba z dzwonkiem I tak naprawdę to tyle A można naprawdę zgarnąć sobie fajną nagrodę Jeśli chodzi o Może jeszcze zanim zacznę przedstawiać edycję To również fajnie, jeżeli jesteś jakimś Liderem gildi, jakimś youtuberem To w tym momencie wyświetla Ci się mój discord Napisz do mnie, to na pewno uda się Ogarnąć dla Ciebie jakieś fajne rangi Mam nadzieję, że dużo osób do mnie napisze Bo również jestem zaangażowany, żeby po prostu Sobie tutaj z tym community Na serwerze pogadać i żeby by po prostu ten serwer cały czas ulepszać, nie? Jeśli chodzi o start edycji, no to za pierwszą założoną gildię będzie pizza, itemy na gildię oraz generalnie zakładanie będzie od godziny 20, więc będziecie mieli sobie 3 godzinki na, na założenie tej gildii. No i przechodząc może do meritum, ogólnie przez całą edycję będzie trwał bardzo duży event na serwerze, na którym będziecie mogli sobie zgarnąć pieniądze, tak, dokładnie prawdziwe pieniądze, będziecie mogli sobie je ogarnąć za kopanie, za zabijanie graczy, za otwieranie case'ów, no i za zakupywanie usług po prostu na naszej stronie Za wszystko z przed chwilą wymienionych mm, Rzeczy będziecie mogli Zgarnąć sobie hajs, no bo po prostu Zarobieniem z tych wszystkich rzeczy y, macie szansę Po prostu odpowiednio na wydropienie złotówki 3 złotych lub 5 złotych Jeżeli chcecie sprawdzić ile w tym momencie y, pos Posiadacie pieniędzy to wystarczy Wpisać ukośnik portfel No i od 20 złotych będziecie mogli sobie y, Te pieniądze wypłacić, oczywiście na discordzie Wszystko macie rozpisane tutaj pod komendą Ukośnik event, więc mam nadzieję, że się z tym y, Zapoznacie, bo tutaj wszystko wszystko po kroku jest wytłumaczone, jak takie pieniądze można zdobywać i potem jak można je wypłacać. Więc, naprawdę, moim zdaniem, mega warto yy, po prostu brać udział w tym evencie i sobie te pieniądze pozbierać. Bo tak naprawdę, za fajną grę na serwerze będziecie mogli sobie zgarnąć prawdziwe pieniądze i powiedzieć mamy, że no wcale to nie jest tak, że gracie na komputerze, tylko wypracujecie. Wiecie o co chodzi, widzowie. E, jeśli chodzi o e, resztę zmian na serwerze, ponieważ e, na serwerze, no, trochę tych zmian jest. No ale przechodząc już do tych większych zmian, które wprowadziliśmy na tą edycję. No to wprowadziliśmy wreszcie na serwerze wojny, wojny, gildi. Ponieważ dużo osób się o to ubiegało, hmm, niektórzy pewnie nie wiedzą co to jest, ale zapewne większość y, osób bardzo by to chciała na serwerze no to wojny będą polegały na tym, że wasza gildia może jakiejkolwiek tam obcej gildii, z którą na przykład ma jakąś spinę, albo po prostu ich nie lubi, albo po prostu chce, chce ich pownerwiać, może im wywołać po prostu wojnę na serwerze y, poprzez komendę ukośnik G wojna, no i tak gildii ja je w tym momencie nie posiadam. O w tym momencie akurat moje, moja gilda prowadzi y, wojnę z gildią do no i jeżeli chodzi o przebieg wojny, no to gildia wygrywa wojnę wtedy, gdy albo uda się zabrać jedno serce gildii, gildii przeciwnej, czyli po prostu przebije tą gildię i, i sobie zabierze jedno serduszko od nich, albo jeżeli wojna trwa już 24 godziny i po prostu dana gildia posiada większe kd, czyli po prostu y kile dzielone na śmierć, nie? Więc jeżeli po prostu gildia sobie lepiej radzi, no to wtedy po prostu taką wojnę wygrywa, nawet jeżeli y nie przebije przeciwnej Gildii. Również podczas trwania tych wojen mmm, będzie coś takiego jak MVP wojny. Jeżeli dany członek gildi posiadał na tej wojnie największe kaderatio, czyli był po prostu największą koksem po prostu walcząc z tamtą gildią. No, i taki MVP wojny będzie przez następne 24 godziny dostawał plus 20% zyskiwanego rankingu. Czyli przykładowo, gdy zabijecie jakiegoś typa i normalnie mielibyście za niego dostać 10 punktów rankingowych, to dostaniecie wtedy za niego 12 punktów rankingowych. Więc, naprawdę, moim zdaniem, rzecz mega OP, mega fajnie. Można sobie potem ten ranking nafarmić i po prostu no, wbić jak najwięcej rankingu. Dodatkowo na serwerze wprowadziliśmy incognito Rzecz, której nie było od początku serwera, a jest to jednak Rzecz bardzo ważna, incognito działa tak jak Na każdym innym serwerze, możecie je włączać Wyłączać co pół minuty, żeby po prostu ludzie Tym nie spamili, ale naprawdę moim zdaniem incognito Działające bardzo fajnie, zresztą jeżeli ktoś był na beta testach To również mógł to przetestować, no i teraz chyba przejdę do Omówienia dla was rozdrywki serwera, no to rozdrywka Serwera nie zmieniła się, nadal są to Żelazne sety 4-3, miecze Sharp 3 bez y, fajerki, y, flamy na łukach, oczywiście bez puncha, Limity 1 koks, 10 refów, 3 perły, 8 śnieżek i 24 strzały. Yy, ogólnie z ukośnik efekty usunęliśmy Speed'a. Teraz Speed będzie jedynie z amuletu, który będzie bardzo rzadki, yy, albo po prostu z bacona, Więc no naprawdę będzie ciężko te efekty zdobywać. Ale myślę, że to jest naprawdę spoko, bo dzięki temu będą one cenniejsze. No i to chyba wszystkie najważniejsze rzeczy yy, na tej edycji. I co? Do zobaczenia na edycji. Zresztą wszystkie inne rzeczy zobaczycie, wydaje mi się podczas trwania yy, tej edycji. No i co? To chyba tyle i co? Do zobaczenia na starcie. Siema.